Czasy, w których ściana pełni nic nieznaczącą, drugoplanową rolę, skończyły się. Nawet jeśli stanowi tło dla życia toczącego się w domu, każdy z nas docenia jej potencjał aranżacyjny. Szukamy przeróżnych sposobów na uwypuklenie jej piękna. Tworzymy domowe galerie, wieszamy makramy, zegary. Obdzieramy ją do surowego tynku lub ubieramy w piękną tapetę. Wracamy do korzeni projektowania za sprawą sztukaterii, albo odczarowujemy złą sławę znanych z poprzednich epok materiałów, takich jak lastryko, albo rozwiązań typu lamperia. Choć jedno nie wyklucza drugiego, dziś bliżej przyjrzymy się jednej z tych propozycji. Pod lupę weźmiemy tapety, a w szczególności ich łazienkowe opcje. Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy. Moim gościem jest Karol Gruszka, który w Internity Home jest specjalistą, absolutnym specjalistą od tapet. Ja kiedy tutaj się pojawiłem i miałem pierwsze spotkanie z Karolem, a potem wszedłem do królestwa wzorników z tapetami, to oniemiałem i do dzisiaj z tego oniemienia wyjść nie mogę. Karol, miło mi, że przyjąłeś zaproszenie. Gdybyś zechciał powiedzieć, skąd ty się w ogóle tutaj wziąłeś, jakie masz doświadczenie w branży, dlaczego tapety, jak to się zaczęło? Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, bo tak na dobrą sprawę to nie wiem, kto kiedy tego słucha. Tak jak Rafał powiedział, mam na imię Karol i w Internity, w zasadzie w grupie Internity z tapetami swoją przygodę, w zasadzie przygodę Internity z tapetami zaczęliśmy w 2012 roku. Ja sam mam nieco dłuższą legitymację, bo tapetami zajmuję się w zasadzie od 2007 roku, no czyli już bez mała tam 14 lat. No skąd to się wzięło? Oczywiście z przypadku, no bo jak nic innego. Ale ta historia szkół tapetowych jest, nie ma w Polsce jeszcze. No już chyba School of Form jak gdyby zaczyna jak gdyby to wprowadzać, ale może bardziej w kwestii tworzenia wzorów czy wzornictwa, aniżeli jak gdyby samego takiego know-how z zakresu doboru, montaży i tym podobnych. No ale oczywiście absolutnie nie mam żadnego wykształcenia w tej materii. Jakby jestem samoukiem. Te 14 lat doświadczenia, o którym mówiłem, no to jak gdyby to moje. No nie ma co się rozwodzić, po prostu z przypadku i to może, historia jest co to był długa. Za przypadek, tak? Historia jest dosyć długa, zakrawa zaczęła się w Białymstoku, przez Kraków do Warszawy, więc no myślę, że to jest w ogóle totalnie inna historia, o której osobno byśmy na inną gadać. Opowieść. Dokładnie. Tak. Dobrze, to przejdźmy do tego bardzo ciekawego tematu. Ja przyznam, że jak obserwuję różnego rodzaju fora, gdzie wypowiadają się architekci, gdzie klienci szukają wiedzy, to właściwie temat tapet to jest temat, który się pojawia każdego dnia. No właściwie nie ma dnia, żeby jakiś post na temat tapet się nie pojawił. Skąd ta popularność? Co się wydarzyło takiego? Generalnie tapety są łatwe i to jest jak gdyby to jest ich popularność. Łatwe mam na myśli takim, że jest to świetne narzędzie jak gdyby w rękach kogoś, kto ma wyczucie, smak, właśnie między innymi architektów, projektantów, całą tą branżę, do stworzenia czegoś indywidualnego, do stworzenia czegoś takiego made to measure, typowo pod klienta, typowo jak gdyby indywidualnie pod jakąś rzecz. I to jest bardzo fajne narzędzie, gdzie możemy w łatwy sposób, w szybki sposób, też w relatywnie tani sposób w kontekście zestawienia, nie wiem, z innymi materiałami typu chociażby płytki ceramiczne, drewno i tak dalej, zrobić naprawdę niesamowity efekt, a co za tym idzie, też ten efekt niekoniecznie musi być na lata, bo powiedzmy sobie, zdecydowanie trudniej jest na przykład w kontekście, nie wiem, kuchni, łazienki, wymienić tam płytki, wymienić nam mozaikę, niż potem na przykład, jeżeli za 2, 3, 5, 7 lat, jakkolwiek bądź, wymienić tapetę. Więc jakby tapety, poza tym, że bardzo fajnie, bardzo szybko w odróżnieniu od innych materiałów reagują na bieżące trendy, na kolorystyki, na wzornictwo, na to, co się dzieje w rynku, bo mają taką możliwość, są też bardzo łatwe i wdzięczne w kontekście ich zmiany, w kontekście rearanżacji czy w kontekście, powiedzmy sobie, bardzo prostych i bardzo fajnych metamorfoz. I to jest absolutnie ich przewaga w zakresie pozostałych rzeczy, z którymi, powiedzmy sobie, architekci, powiedzmy sobie, klienci muszą się mierzyć na budowie. Mhm. Wśród wszystkich zapewne gotowych materiałów, no bo mamy gotowe wzory, możemy sobie wybrać ze wzorników wspomnianych już jakiś, tak, czy motyw roślinny, czy motyw zwierzęcy, czy jeden, z którymi mi się ostatnio bardzo spodobał, motyw marynistyczny, to wracam do tego wzornika często. Natomiast jest też możliwość wykonania tapet na zamówienie. Mhm. Jak to wygląda? Znaczy ogólnie jakby
myślę, że od kilku lat, tak nie wiem, z trzech, czterech, ciężko mi to dokładnie cofnąć się w czasie, mamy dwa wiodące trendy w tapetach. Jakby. I te trendy, myślę, że rozkładają się na dzień dzisiejszy praktycznie dokładnie po 50%. Jednym z tych trendów jest szukanie alternatyw dla faktur, dla materiałów, dla tkanin i są to tapety, które są tylko i wyłącznie fakturą. One dają nam kolor, dają nam jakąś tam głębię w pomieszczeniu, ale nie mają żadnego wzoru. No i drugim jak gdyby właśnie trendem, który jest relatywnie nowy, no bo te powiedzmy sobie wzory gładkie, wzory tkaninowe, monokolory są praktycznie od samego początku z tapetami, jest robienie tapet właśnie pod wymiar. I to jest świetne narzędzie do spersonalizowania swojego wnętrza, ponieważ pomimo tego, że wybieramy z jakiejś tam określonej gamy wzorów, no tych wzorów pewnie na dzisiaj, jeżeli byśmy je wszystkie sumowali, to jest nie wiem, około 10 tysięcy, więc potężna gama. Często też każdy z nich jest przynajmniej w dwóch, czasami trzech wersjach kolorystycznych, co może nam jak gdyby tą ilość jeszcze podwoić. I mimo tego, że są to jakieś gotowe wzory, to przez to, że tapeta jest zawsze robiona pod wymiar, jakby na naszą ścianę, czy jest to ściana, która ma 3 metry, 5 metrów, 7 metrów, zawsze jest jakby skrojona na miarę. To tak jak kupić dobrą koszulę, dobry garnitur u krawca, jakby dokładnie w ten sam sposób robimy z tą tapetą. Ona jest tylko nasza, nie ma drugiej takiej tapety i to na pewno jest coś, co sprawia, że takie rozwiązania są fajne, są popularne i mocno trafiają do naszych odbiorców. Czyli można tutaj przyjąć, że oprócz wykonania podwymiaru, o którym wspomniałeś, czy o czym wspomniałeś, to jest też możliwość zamówienia innego motywu niż ten oferowany przez producenta. Ale oczywiście tak, jakby i zdecydowanie jest to możliwość taką, którą mamy tutaj. Jest cała moc jak gdyby grafik, które są gotowe, które można w jakiś sposób edytować. Sami pomagamy znajdować takie grafiki, mamy możliwość jakby gdzieś jakichś drobnych korekt graficznych też przy pomocy naszych partnerów, ale też... W każdym razie możliwości wykonania na wymiar, o których wspomniałeś, czyli personalizacji, to jest takie wejście na jeszcze wyższy poziom, prawda? Bo personalizacja jest trendem bardzo widocznym w ostatnich latach w ogóle w łazience czy we wnętrzach. Ja z branży bateryjnej bardziej wiem, że to możliwości kolorystyczne to jest ten kolejny etap, na który klienci wchodzą i już dzisiaj baterie chromowane to jest jakaś przeszłość, a kolorowe są istotną częścią tego wyposażenia, więc tapeta też spełnia taką rolę. Tak, na dzień dzisiejszy jakby możemy z tą tapetą zrobić praktycznie wszystko, jakby dopasować jej wymiar, łącznie też z tym, że jeżeli na przykład nie wiem, wiemy, że coś będzie tam wisiało, czy to będzie obraz, czy to będzie lustro, czy to będzie jakiś element, tak jak wspomniałaś, w łazience baterii podtynkowej, czegoś w tym stylu, to wszystko jesteśmy w stanie ułożyć tak, żeby miało to sens, działało ze sobą. Mało tego, jak gdyby, tak jak wspomniałam, te tapety są świetnym rozwiązaniem na szybką metamorfozę i do tego, co już jest, no bo załóżmy, że mamy łazienkę, jakby mieszkamy w tym domu, mieszkaniu już od kilku lat, chcemy zrobić jakieś odświeżenie, nie chcemy tego skuwać, no to możemy powiedzmy sobie już tą tapetę dostosować przez to właśnie, że ona jest personalizowana do tego, co mamy, do tego, że kran jest na tej wysokości, na tej szerokości w tym konkretnym miejscu i ustawiając ją odpowiednio, tutaj jakby nieoceniona na pewno jest nie tylko moja praca, ale też przede wszystkim projektanta, który musi to dobrze rozrysować, rozplanować. Gdzieś tam współpracując w tym zakresie możemy w bardzo prosty, bardzo szybki i tak jak wspomniałem na początku, relatywnie tani w odniesieniu do jakby kosztów, nie wiem, wyburzenia całej łazienki, zrobić coś zupełnie nowego jakby w krótkim czasie. Czyli taką małą metamorfozę. Nawet dużą. Nawet dużą. A powiedz w takim razie, bo rzeczywiście w zapytaniach pojawia się bardzo dużo takich zagadnień dotyczących wejścia tapety do łazienki. To jest temat, który jest ostatnio bardzo nośny i też często i klienci, i architekci pytają, czy to ma sens, jak to montować, jakie warunki ta tapeta musi spełnić, żeby nie było obaw, że jak się kąpię, to nagle mi motyw czy nadruk zejdzie. Wiesz co, jakby tutaj ogólnie obaw nie powinno być, jeżeli to zostanie, tu trzeba też na dwie części to podzielić, jeżeli produkt, materiał zostanie dobrze dobrany, to jest połowa sukcesu, druga połowa, ta większa połowa, to montaż tej tapety i jakby zrobienie tego przez osoby, które mają o tym pojęcie, wiedzą jak krok po kroku pewne rzeczy zrobić i sobie z tym radzą, mają z tym doświadczenie. Natomiast cofając się trochę krok dalej, trzeba wiedzieć, że
tapety do łazienki to jest bardzo ogólne hasło. I teraz jakby łazienka, toaleta to jest albo wersja pod tytułem, gdzie nie wiem, mamy tapetę za umywalką, gdzie mamy tapetę w pomieszczeniu, w którym jest wanna czy prysznic, ale tam nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. I tutaj jak gdyby spektrum rozwiązań jest dużo szersze, bo jeżeli możemy zastosować no, praktycznie każdą tapetę winylową, sporą część tapet flizelinowych, to są materiały, na których są drukowane najczęściej te wzory, no tutaj powiedzmy sobie tapety papierowe na pewno się nie nadają do takich pomieszczeń, czy część tapet naturalnych. Natomiast mamy ogromne spektrum jak gdyby działania, dlatego że samej tapecie, jeżeli ona nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, niewiele może się stać. Trzeba pamiętać o tym tylko, żeby dobrać odpowiedni klej, który nie reaguje za bardzo z... Może inaczej, nie tyle nie reaguje, co nie przeszkadza mu w relatywnie krótkim czasie duża amplituda temperatur. Mam na myśli, że jeżeli bierzemy prysznic i po tej tapecie woda się nie leje, ale mamy parę, która jest gorąca, nagrzewa nam tą ścianę, ale za chwilę potem kończymy to, nie wiem, wietrzymy łazienkę i ta temperatura nam dosyć szybko spada do tych 20 kilku stopni, które mamy tam w domu. Tak? I tego taki normalny klej, który stosuje się na co dzień gdzieś tam w łazienkach, nie bardzo lubi. W łazienkach, przepraszam, które stosują się na co dzień normalnie, na ścianach, nie bardzo lubi, więc trzeba tylko i wyłącznie pamiętać, żeby na etapie montażowym wybierać po prostu odpowiednią chemię. Ale tym już się zajmie wykonawca, w razie czego jakby też my rekomendujemy takich, którzy wiedzą, jak to zrobić. Natomiast jeżeli wchodzimy w ten trudniejszy już zakres, który faktycznie od kilku lat staje się coraz bardziej popularny, bo i w jakichś publikacjach i wśród gdzieś tam projektów wizualizacji, jakie udostępniają architekci, widać coraz więcej tapet w pomieszczeniach takich dosyć trudnych, znaczy w miejscach takich dosyć trudnych, typu ściana, która ma kontakt bezpośrednio z wanną, czy ścianka pod prysznicem. I tam już z kolei jak gdyby trzeba pomyśleć o produktach dedykowanych. Nie wszystkie firmy, a w zasadzie ograniczona ich gama ma takie rozwiązania i też jak gdyby już nie traktujemy tego do końca jako tapetę w myśl takiej klej, tapeta, ściana, tylko traktujemy to jako pełen system, który musi być zachowany odpowiedni zakres prac, odpowiedni odstęp czasu między jedną a drugą warstwą, żeby to wszystko działało, tak? No bo tyle, ile miejsce jest trudniejsze, no to tam też trochę więcej pracy trzeba w to włożyć. No aczkolwiek efekt super, tak? Bo to jest coś innego niż płytka, coś innego niż farba, która też od czasu do czasu pojawia się w takich realizacjach. No i w zasadzie tak można to zrobić. Czyli odpowiadając na potencjalne pytanie słuchaczy naszych, czy architektów, osób, które będą chciały taką tapetę zamontować w łazience, możemy śmiało powiedzieć, że tak można, natomiast warto zgłosić się do takiej osoby jak ty, konkretnie do Karola Gruszki, który odpowie, z którego materiału mamy możliwość to wykonać, jakiej chemii użyć, polecisz wykonawcy do tego, żeby ten proces przebiegł sprawnie i żeby żywotność tego rozwiązania była jak najdłuższa. No tak w telegraficznym skrócie to tak to powinno wyglądać. Super, wspomniałeś też o prawidłowym doborze, a to jest temat, który poruszamy w ogóle chętnie w kontekście specjalistów branżowych Internity Home. Ty takim specjalistą jesteś. Gdybyś mógł powiedzieć, jaka jest twoja rola tak na co dzień w pracy z architektem, czy w pracy z klientem jako specjalisty? Jakiej wiedzy może od ciebie ten klient oczekiwać? No z pewnością to, co... Ci z Państwa, czy ci z Was, z którymi się znamy, którzy byli u nas w showroomie Duchnickiej, wiedzą, że tych wzorów, wzorników, katalogów jest nieprzebrana ilość i jakby to na pewno, no, na co możecie Państwo liczyć, to, że ja mniej więcej, oczywiście nie pamiętam każdego, ale mniej więcej wiem, co w którym jest. Więc jeżeli, powiedzmy sobie, macie jakiś gotowy pomysł, jesteście w stanie wyartykułować go, to ja jestem z kolei w stanie znaleźć Wam gotowe rozwiązanie, tak? W formule, czy to właśnie jakiegoś koloru, czy to jakiegoś konkretnego motywu, jakiegoś wzoru, jakiejś grafiki. Na pewno też jakby moje kompetencje skupiają się na tym, żeby dostosować odpowiedni produkt do odpowiedniego pomieszczenia. Bo jakby to już, że łazienkę mamy omówioną, to jedno i że tam powiedzmy sobie są jakieś ograniczenia, jest coś, co można, coś, czego się nie powinno, no to w zasadzie w przypadku, nie wiem, korytarzy, w przypadku jakichś, nie wiem, pokoi dziecięcych, gabinetów, biur i tak dalej, też pewne jakby reguły, pewne zasady co do samej
kwestii technicznej są i też jestem w stanie tutaj powiedzmy sobie na to zareagować, tutaj podpowiedzieć. I kolejna rzecz, którą na pewno jestem w stanie też pomóc, no to w kwestii oszacowania doboru odpowiednich ilości, odpowiedniego wyliczenia danego materiału, bo to jak te rzeczy się liczy, jak się liczy tapety, część z nich jest w metrach bieżących, część z nich jest w rolkach, niektóre mają przesunięcia, niektóre ich nie mają. No można się w tym pogubić, jeżeli się zajmuje 10 rzeczami na raz, to rzeczywiście policzenie odpowiedniej ilości, dobranie tego, wycena, kalkulacja, sprawdzenie terminu dostawy jest czymś niełatwym, natomiast my robimy to na co dzień i ja jakby znam się na tym, mam całkiem dobre kompetencje i nie boję się o tym mówić, więc 14 lat robi swoje. Mhm. Tak, wspomniałeś na początku, że to jest temat bardzo prosty, ale już po tych kilku minutach wypowiedzi ja przynajmniej czuję, że no wcale taki do końca prosty nie jest, bo jest tak dużo składowych i elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, że no, ja bym się chętnie, wybierając tapetę, zwrócił do ciebie lub twoich uczniów typu, tudzież uczennic. Wiesz, kwestia jest tego typu, że no, na pewno jak się to robi, to jest to łatwiejsze, tak? Jeżeli gdzieś tam przez tyle lat i tym podobne. Natomiast ogólnie miałam na myśli, że to jest proste w kontekście zestawienia tego z innymi rzeczami, które moglibyśmy zrobić na ścianie, w łazience. Proste w kontekście szybkości montażu, proste w kontekście szybkości też demontażu, zmiany. O tyle, o ile powiedzmy sobie, to jest bardzo kolorowy, ale też bardzo szeroki świat rzeczy, no to na koniec dnia na pewno łatwiejszy w organizacji dla naszego klienta docelowego, dla kogoś, dla pana Kowalskiego, dla pani Kowalskiej, którzy mają mieszkać w tym mieszkaniu, żeby to zrobić. I to bardziej miałem na myśli, że nie ma co się bać tych tapet, bo okej, jakby jeżeli mamy kogoś, kto jest nas w stanie przez tą krainę przeprowadzić, w tym wypadku jestem to ja, to na pewno efekt finalny będzie bardzo zadowalający i po prostu i tak, no. Rola specjalisty jest tutaj nieoceniona, mimo tego, że temat wydaje się pozornie bardzo łatwy, bo jest przyjemny jednak obcowanie z materiałami pięknymi, a tapety są takim bardzo dekoracyjnym elementem. Widzę, że tutaj jak obserwuję tą część waszą, gdzie te wzorniki leżą, no to klienci tam, no jak już wsiąkną, to wsiąkają na dobre i tam cały dzień to można spędzić. Więc ta rola jest na pewno nieoceniona. Natomiast jeszcze chcę cię zagadnąć o jedną rzecz, z którą się też zetknąłem i ty mi w niej pomogłeś, a właściwie pobudziłeś trochę moją ciekawość dotyczącą tapet akustycznych, czy w ogóle roli, jaką tapety spełniają w akustyce. Mhm. Gdybyś chciał to rozwinąć. Słuchaj, no tu generalnie mamy jakby dwie kwestie. Jakby jedna kwestia to jest taka ogólnie akustyki szeroko pojętej we wnętrzach i tego, że dźwięk odbijający się od materiałów jakby relatywnie miękkich rozprasza się dużo bardziej niż dźwięk, który jakby odbija się od takiej rzeczonej, nie wiem, zwykłej, klasycznej ściany pomalowanej jakąkolwiek bądź farbą. I tutaj różnica jest przeogromna, tak? Jakby teraz nie mam przed sobą dokładnych danych, ale to jest bardzo łatwo policzalne, że to samo pomieszczenie, jeżeli weźmiemy je, powiedzmy sobie, wytapetujemy chociażby jedną ścianę, i w tym samym pomieszczeniu zrobimy pomiary przed i po, różnica jest spektakularna i to jakby nie ulega wątpliwości. Były takie badania robione w hotelach, były takie badania robione w różnego rodzaju pomieszczeniach typu no, służba zdrowia, chociażby gdzieś tam szpitale i tak dalej, że jest to dużo fajniejsze rozwiązanie i jakby dużo lepiej ludzie czują się właśnie w pomieszczeniach takich, które już abstrahując od tego, jaki tam byłby wzór, które są właśnie chociażby nawet w jednym elemencie, w jednym fragmencie rozłożone. I to jest jakby bezapelacyjnie atut tego rozwiązania. I to już wiadomo, jeżeli wybierzemy jakąś miękką tapetę, która jest z tkaniną, która jest powiedzmy sobie z domieszką jakiejś gąbki, ten efekt będzie jeszcze lepszy, jeszcze większy, jeszcze pełniejszy, natomiast jakby już taka najbardziej podstawowa rolka tapety flizelinowej, klasyczna, taka najprostsza, jaką możemy sobie wyobrazić, da nam właśnie ten efekt mniejszego pogłosu, mniejszego echa, takiego bardziej komfortowego przebywania w danym pomieszczeniu. To jest bezapelacyjne. Jest to faktycznie drugi taki element, drugi taki
wartość dodana do tej tapety, że abstrahując od tego, że ona bardzo ładnie wygląda, jeżeli jest super dobrane gdzieś tam do danego wnętrza, to jeszcze to, że też sprawia, że my w tym wnętrzu lepiej się czujemy przez sam fakt tego, że lepiej się słyszymy, ten głos jest pełniejszy, cieplejszy i tak dalej. I to jest jakby pierwszy, taki podstawowy nazwałbym kryterium, jeśli chodzi o akustykę. Na drugie jakby jest też odrębny dział, taki bardzo, bardzo specjalistyczny, typu tapet faktycznie akustyczny. I tam już jest jak gdyby trochę mniej może designu, trochę mniej jakichś dekoracji. Przepięknych dekoracji, wzorów, no ale tam już jest czysta matematyka i tam już jesteśmy w stanie robić salę nagrań, jesteśmy w stanie robić jakieś czy kina domowe, czy jakieś rzeczy związane z naprawdę bardzo profesjonalnymi pomieszczeniami do właśnie tego typu rzeczy. Więc i tak, jakby w zależności od tego, czego potrzebujemy, jesteśmy w stanie to zrobić, tak? Mhm. Wiesz, dla mnie zagadnąłem o to specjalnie, bo jest to o tyle ciekawy temat, że jak już słychać, zaczęliśmy nagrywać materiały typu podcast. Nagrywamy też różnego rodzaju live'y. Dzisiaj z racji tego, że siedzimy, spędzamy czas w domu, to coraz więcej osób, które pracują zawodowo, są zmuszone do jednak do korzystania z pewnych działań online. No i w związku z tym ta akustyka staje się coraz ważniejsza, bo na początku jeszcze niewiele osób na to zwracało uwagi. Dzisiaj, kiedy mamy w domu dzieci, zwierzęta i potrzebujemy chwili ciszy, to okazuje się, że taki mały pokoik, który jest na przykład wytapetowany, no, skuteczność tej naszej pracy i jakość jej zwiększa i to znacznie. Tak, jakby na koniec dnia to wszystko ma wpływ, tak? I znowu jest to prosty proces, no bo tak jak mówiłeś, to nakład pracy... No najprostszy, pracy, może, tak. Znaczy, może nie najprostszy, bo równie łatwo jest na przykład położyć dywan i nie bez kozery, na przykład jeżeli widzimy jakieś zdjęcia czy filmy ze studiów nagrań, to abstrahując od tego, że są tam powiedzmy sobie jakieś nakładki akustyczne, gąbki i tak dalej, no to też... To chociażby. Tak. To też w ten sposób, jako dywan, jakby to już trochę off topic, ale również w ten sposób wygłusza się pomieszczenia. I nawet w tym pomieszczeniu, w którym teraz siedzimy, gwarantuję ci, że gdybyśmy zabrali te dwa dosyć duże dywany, to totalnie inaczej byśmy się słyszeli. Więc to jest jeszcze prostsze, ale faktycznie tak, jakby położenie, wyklejenie tego samego pomieszczenia tapetą da nam bardzo szybki, wyczuwalny dosłownie w tym samym dniu, w tym samym momencie efekt, a przełoży się to pewnie docelowo, ja nie mam tych badań, przynajmniej nie potrafię ich przytoczyć z rękawa, ale na pewno można to w jakiś sposób sprawdzić, jak przekłada się na jakąś naszą jakość pracy, wydajność pracy i tego typu rzeczy. Oczywiście to są jakieś detale, no ale na koniec dnia jak gdyby no to te detale są najważniejsze. No też przy skali hałasu, jaka nas na co dzień do nas dociera, to jak brzmią nasze pomieszczenia, kiedy wracamy do domu i to jest taka enklawa spokoju, jest istotne. To prawda. Ja zresztą spotkałem kiedyś pana, który podczas prezentacji, no w tym przypadku armatur, zadał pytanie, jaka jest akustyka i głośność armatury, czyli jak głośno leci woda. Mnie to pytanie bardzo ucieszyło, bo to był jedyny człowiek w mojej blisko 13-letniej karierze, który o to zapytał, a on powiedział wprost, proszę pana, ja mam chorobę słuchu, ja jestem bardzo na to wyczulony i dla mnie takie aspekty są szalenie istotne. Zakładam, że pan nie stanowi jednego promila społeczeństwa, tylko grupę, która już jest dość liczna. No pewnie tak, jakby wiesz, ja nie spotkałem się z jakimiś ograniczeniami pod tytułem, że nie wiem... jakaś tapeta byłaby za głośna albo za cicha, coś w tym stylu. No raczej nie ma takich rzeczy. Bardziej jakby myślę, że oboje chcielibyśmy zwrócić uwagę tutaj na to, że to są rzeczy, które w jakiś sposób mają poprawić nasz komfort życia. Z jednej strony poprawić go z perspektywy tego, że patrzymy na ładne rzeczy, że lepiej czujemy się w ładnych wnętrzach, które są jakoś poukładane, mają jakiś sens i plan był na nie plan, ale z drugiej strony też no, ważne jest to, jak się w danym wnętrzu czujemy, bo ono może być najpiękniejsze na świecie, ale jeżeli, no nie wiem... coś nam przeszkadza, chociażby ten właśnie rzeczony pogłos, jakiś dźwięk, jakieś światło, w tym wypadku jakiś poblask, czy nawet w przypadku tapet, powiedzmy sobie, nie do końca dobrze położona tapeta, tak, bo jest krzywo, bo wychodzi jakby jakiś fragment, nie wiem,
jak to powiedzieć, no, jak, jakaś krzywizna, niedoskonałość ściany, to nie będziemy się w tym dobrze czuli. Tak? Mhm. Więc ten efekt akustyczny jest na pewno ważny, a mówię to ja, ktoś, kto ma pewnie 50 nerwic natręctw i zwraca na to kolosalną uwagę. Super. Poruszyliśmy, widzisz, przy okazji tapet jako elementu dekoracyjnego dwie ważne kwestie, czyli położenie ich w łazience jako mm-hmm. wykorzystanie nowego elementu, akustykę, która też jest szalenie istotna. Natomiast powiedz mi jeszcze, jeżeli możesz się podzielić taką sytuacją, może masz jakąś anegdotę swoją ulubioną, a może masz jakąś spektakularną realizację, którą byś się mógł podzielić, najlepszą, najgorszą, jakąś super wpadkę, coś takiego, co... Znaczy, wiecie, tych historii to jest całe mnóstwo, bo tak na dobrą sprawę pewnie jakby już w kilometrach można liczyć ilość... Nie spisujesz jeszcze tych sytuacji? Nie planuję pisać książki, chociaż wiem, że to teraz jest bardzo modne wśród ludzi. Natomiast wiesz, no mnóstwo takich klasycznych akcji typu, nie wiem, pomyłki przy liczeniu, wysokość szerokością zamieniona, nie te kolory, oczywiście wszystko na już, jakieś ratowanie sytuacji, sprowadzanie czegoś, czego nie ma. Powiedzmy sobie, no to taki mój klasyczny poniedziałek. Mhm. Więc też często się śmieję, że moja praca, to już abstrahując od tego, że jest to dobór jakby jakichś fajnych materiałów, czy to tapeciarskich, czy innych, no to też jest to gaszenie pożarów. I trochę tak jest. Niekiedy. W tej branży jest to nieodzowne. To też powiedziałeś w trakcie wypowiedzi o kwestii doboru, więc znowu wracamy do tematu spójności. Pewne rzeczy po prostu trzeba właściwie dobrać i zaplanować, tak? Bo to jest proces czasowy również. No i... tak, ale wiesz, na koniec dnia też nie myli się ten, kto nikt nie robi. I tak samo ja się mylę, tak samo mylą się moi wykonawcy, tak samo wiem, że mylą się architekci, mylą się klienci. Mm-hmm. Jakby to na koniec dnia chodzi o to, żeby rozwiązać problem, a nie żeby szukać winnego w całym tym procesie. No i ja trochę jak gdyby od tego jestem, żeby te problemy rozwiązywać. Jakby nieskromnie powiem, że nieźle mi to wychodzi. Może niekoniecznie jak gdyby zadowoleni są z tego moi współpracownicy czy ludzie, z którymi robimy ten biznes, bo potrafię być tutaj... apodyktyczny. Trudny. Aczkolwiek na koniec dnia jakby dla mnie najważniejsi są gdzieś tam zadowolenie moich klientów, czy to klienta finalnego, czy architekta i jakby tutaj... No tutaj jest to klucz i mam nadzieję, że ci z Państwa, ci z Was, którzy mieli okazję ze mną współpracować, potwierdzą to, co, no to, co się dzieje, tak? To w takim razie dobiegając do końca, gdybyś zechciał, Karol, spuentować, jak ten proces Twoim zdaniem idealny powinien wyglądać, kiedy przychodzi do Ciebie klient czy architekt, od początku do końca, tak w kolejnych krokach, zaczynamy, kończymy, ile to trwa i co zrobić, żeby było dobrze? Wiesz, no tak na dobrą sprawę to najfajniej by było, gdybyśmy byli na etapie budowy tego domu, w sensie stawiali go od początku. To jest taka sytuacja idealna. To oczywiście żartuję, aczkolwiek tych procesów jest bardzo dużo i one są indywidualne w zależności od tego, czego potrzebujemy. Okresy oczekiwania na same tapety to jest od kilku dni do kilku tygodni. Natomiast też często jest tak, że sam proces trwa kilka godzin, ale mam też klientów, z którymi wybieram tapety przez pół roku. Czasami bywa tak, że od momentu, w którym tapety wybraliśmy do momentu, w którym je zamawiamy, na przykład tapety tracą ważność, kolekcje są wycofywane i tak dalej. W związku z tym ciężko znaleźć, jest tu jedną receptę, natomiast myślę, że taki optymalny okres od momentu, w którym byśmy chcieli wybrać jakąś tapetę do momentu, w którym ona powinna wisieć na ścianie, to jest 4 tygodnie, miesiąc jak gdyby. I tu uczciwie mogę powiedzieć, że wiadomo, jeżeli zamówimy ją wcześniej, ona będzie leżała u nas w magazynie, czekała, nic jej się złego nie stanie. Natomiast jeżeli wiemy, że przykładowo chcemy się wprowadzić, nie wiem, 1 marca, to początek lutego jest takim już ostatecznym terminem, w którym powinniśmy składać zamówienie, żeby nie mieć potem na koniec lutego jakichś, no nie wiem, problemów z tym, że nie wiem, coś nie dojechało, czegoś nie mamy. Więc uczciwie myślę, że 4 tygodnie od momentu wyboru, od momentu zamówienia w zasadzie, do momentu, w którym to finalnie ma być na ścianie, jest czasem bezpiecznym. Trzeba wiedzieć, że tapety no to jest praktycznie ostatni, przedostatni etap prac takich
budowlanych, tak byśmy je nazwali, czyli że w zasadzie potem no to już, nie wiem, dekoracje okienne, meble, sprzątanie i wszystko inne, więc też nie jest to brudna praca. Też to może być praca, która może być wykonana, kiedy my już tam mieszkamy, kiedy my już tam jesteśmy, kiedy są jakieś tam ostatnie szlify. Natomiast i z tego powodu też zaznaczam, że nie śpieszyłbym się jakoś bardzo jak gdyby z tymi wszystkimi montażami. To też jest ważne, bo często wykonawcy przyjeżdżają na budowę i okazuje się, że tam jest jeszcze głęboko w lesie. My oczywiście możemy położyć te tapety, bo teoretycznie ta ściana jest przygotowana pod to, ale na przykład widzimy, że tu będą jeszcze jakieś prace przy parkiecie, że tu będą jeszcze jakieś prace przy montażu, nie wiem, mebli do zabudowy itd., itd. I okej, jakby można to zrobić, tylko po co? No bo na koniec dnia okaże się, że ktoś uderzy, ktoś, nie wiem, coś zadrapie, ktoś coś pobrudzi i szczerze powiedziawszy, w wielu przypadkach, myślę, że w 80% przypadków, to jest coś, co przy takim uszkodzeniu mechanicznym jest już nie do odratowania. Mhm. Więc albo trzeba naprawiać i to jest jakby lekki wymiar kary, albo zrywać, zamawiać i kłaść od początku jak gdyby to samo. To już jest jakby i mało przyjemne dla budżetu i też trochę mało przyjemne, bo za chwilę zaczyna nam się kurczyć czas, tak? I chcemy mieć to skończone. Więc na pewno jakby podsumowując to wszystko, myślę, że 4 tygodnie to jest taki bezpieczny okres, w którym od momentu zamówienia do momentu w zasadzie finału realizacji. Natomiast im wcześniej jesteśmy gotowi z wyborami, tym lepiej, bo po prostu tak jak wspomniałem, no może niekoniecznie jak gdyby, żeby wybierać te tapety na etapie stawiania, nie wiem, dachu, ale bardziej jak gdyby w formule takiej, że lepiej wybrać je ciut wcześniej i żeby one na nas czekały, niż decydować się na tydzień przed planowaną przeprowadzką, no bo to się nie uda zwyczajnie. Znaczy nie uda. No. Wszystko się da, ale trudno. Ja też chciałbym pracować w normalnym trybie, a nie jakby 24/7 stres, bo coś dojdzie albo nie dojdzie. Zgadza się, tego sobie wszyscy życzymy. Mm. Karol, dotknęliśmy części zaledwie malutkiej tematyki, którą ty reprezentujesz, ale rozumiem, że możemy spokojnie zaprosić słuchaczy do tego, żeby odwiedzili showroom Internity Home, zgłosili się do ciebie lub do Kasi. To prawda, tak. No, jeżeli macie jakieś pytania, to podejrzewam, że gdzieś tam z lewo, prawo, z dołu, po prawej, lewej stronie gdzieś będzie kontakt do mnie na tej platformie, na której tego słuchacie i jakby nie bójcie się dzwonić, pisać i pytać, ewentualnie będziemy rozwijać jakoś kwestie te, które was interesują. Tak jest. My też zapraszamy do bloga Internity Home, do strony Internity Home, gdzie informacje na temat tapet są zawarte. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie do nas. Karol z pewnością znajdzie czas w napiętym grafiku, żeby na przynajmniej część tych pytań odpowiedzieć. Karol, dzięki za dzisiaj. Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś, to subskrybuj proszę kanał, żeby być na bieżąco. Po więcej inspiracji zapraszam na stronę www.internityhome.pl, gdzie znajdziesz kontakty do naszych doradców. Sporo dzieje się też na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn. Do usłyszenia niebawem.